Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana Mr. Network. Odpowiadam na pana pytanie. Czy wdrożenie Stadlook będzie pierwszym krokiem do permanentnej inwigilacji w firmie? Czy wdrożenie Stadlook będzie pierwszym krokiem do permanentnej inwigilacji w firmie? Pyta Mr. Network. Czy wdrożenie Stadlook będzie pierwszym krokiem do permanentnej inwigilacji w firmie? Nie. Tutaj generalnie tak, co jest na tak? Dziewiątka kielichów. No, dziewiątka kielichów to jest taka karta maska, tak? Ona generalnie mówi o dostatku, dobrobycie, o sukcesie, no ale tam jest karta maska, tak? Czyli permanentna inwigilacja w firmie, no coś takiego nie, ale jakieś kruczki, że tak powiem, w tym będą, tak? Bo tutaj są, coś jest ukrytego, tak? Takiego Stadlook, pierwszy krok do permanentnej inwigilacji w firmie. Nie, no nie będzie tego, aczkolwiek gdzieś tam, bo to jest karta maska, tak? Czyli ktoś nakłada maskę, nie wiem, ktoś, kto na przykład wymyślił, że będzie ten Stadlook, tak? Że będzie wdrożony, to ma inny cel, że tak powiem, niż gdzieś tam przyświeca mu inny cel niż ten, o którym mówi, tak? Bo tutaj jest karta maska, proszę być czujnym na to, proszę być czujnym, bo tutaj coś jest ukrytego, może się ujawnić, a może się nie ujawnić, tak? No ale coś takiego ukrytego jest. Co jest na nie karta wieży? No generalnie karta wieży w pozycji właściwej mówi o zburzeniu struktur, na których się dotychczas opieraliśmy, bo już nie działają, tak? Natomiast w negatywie mówi o tym, że pewne rzeczy nie działają, tak, w firmie, ale, no, pewne struktury, pewne mechanizmy, ale ich się nie burzy. No i to może poprzeszkadzać. To może poprzeszkadzać definitywnie. To karta rada, ósemka kielichów, odejdź. Odejdź od tego pytania, odejdź od tej myśli, odejdź, to nie tędy droga. Czyli nie, wdrożenie Stadlook nie będzie pierwszym krokiem do permanentnej inwigilacji w firmie według kart. Odejdź. Dołożę sobie jeszcze kilka kart, żeby zobaczyć, jak to będzie dalej dointerpretować. I tak, mamy koło fortuny, zmiana o 180 stopni. To są takie wydarzenia po prostu z losu, które mają miejsce, nie wiemy jakie, no bo nie możemy wiedzieć, ale one będą determinowały dalsze losy, dalsze decyzje, dalsze poczynania, tak? One będą wpływały jakby na dalszy bieg zdarzeń. No i cóż, po tej karcie koła fortuny mamy piątkę buław, czyli no troszeczkę zamieszania będzie. Będzie różne głosy z różnych stron, tak? Być może no jakaś taka wojna na argumenty, na przykład między pracownikami, tak? Czy też między pracownikami gdzieś tam osobami z wyższych i z niższych stanowisk, tak? Jakaś taka walka na argumenty, czy też walka serca z rozumem może być, tak? No ale finalnie mamy dwójkę kielichów i szóstkę denarów, piękne karty, czyli nie powinno nic się takiego zadziać, zapewne po prostu po tych walkach będzie ok, bo tu mamy dwójkę kielichów, czyli idziemy sobie ramię w ramię, równo, tak? Sobie spokojnie realizujemy swoje plany. Generalnie to jest najpiękniejsza karta uczuć, więc tutaj też może coś takiego być. To jest takie motylki w brzuchu, tak? Natomiast to jest bardzo dobra karta. Ona mówi o tym, że spełniamy swoje plany, spełniamy swoje marzenia, realizujemy wszystkie zamierzenia, że wszystko idzie dobrze, harmonijnie. Zaś szóstka denarów mówi o dofinansowaniach, o dotacjach, o szansach takich, które są, tylko trzeba po nie sięgnąć, o dawaniu i braniu, tak? To jest fantastyczna karta, tak? Zwłaszcza z dwójką kielichów. No, nie mogę nic drugiego na ten temat powiedzieć, także nie, nie będzie to pierwszy krok do permanentnej inwigilacji w firmie. Natomiast proszę pamiętać, że coś tutaj jednak jest, ktoś nakłada maskę, albo coś jest, bądź będzie ukryte,
ale jakby nic niekorzystnego jakoś tak mocno z tego nie będzie. Pełnej inwigilacji absolutnie według kart nie będzie. Tutaj troszkę, że tak powiem, no takiego no poruszenia energetycznego, tak? Ale finalnie piękne karty. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.